Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie z tej strony pan Szakuś. Moi drodzy widzowie, przechodzimy do kolejnego mistrza świata, a jest nim José Raúl Capablanca, kubański arcymistrz szachowy, który był uważany za jednego z najlepszych szachistów wszechczasów. No może to jest za duże słowo, ale miał niesamowity talent szachowy, niesamowity talent. Po prostu szachy chłonął niesamowicie. Już jako dziecko wykazywał wielkie predyspozycje. Trzeci mistrz świata, moi drodzy, rozgrywał partię z Trejbalem Karelem, czeskim szachistą. Partia niezwykle ciekawa, jeśli chodzi o grę techniczną i dosyć zamkniętą pozycję. Może przejdźmy już do analizy. Capablanca rozpoczął ruchem d4, przeciwnik odpowiedział d5, c4 i c6. W tym wypadku, gdy gramy c6, powstaje nam obrona słowiańska. Tutaj skoczek f3 ze strony białych. No i teraz możemy zauważyć, że tutaj ten pionek może zbić na c4, aczkolwiek tego się w zasadzie nie robi, bo to nic za dużo nic nie daje, gdyż no, prawdopodobnie tutaj będzie b5 i czarne będą chciały tego pionka bronić na przykład, ale to raczej nie przechodzi. To nie jest zbyt dobre, tutaj zawsze mamy takie ruchy a4, skoczek c3 i bardzo ciężko też czarnymi tego pionka za wszelką cenę bronić. No tak się generalnie nie gra, nawet w tamtych czasach, moi drodzy, jak widzimy w tej partii, czarne tego nie chciały uzyskać, nie chciały zbić tego pionka e6, ze strony właśnie czeskiego tutaj szachisty. Oczywiście inną drogą można, inna droga by była taka, że na przykład wyprowadzamy skoczka i próbujemy wyprowadzić gońca gdzieś aktywnie na f5 lub na g4, żeby nie zamykać przede wszystkim tego gońca, mogą być z nim często problemy, no ale tak też oczywiście można grać, gdyż ten goniec może przez B6 na przykład i B7 się tutaj uplasować. Teraz Capablanca zagrywa dosyć ciekawe posunięcie już w czwartym posunięciu, aczkolwiek normalny ruch, ale taki dosyć prowokacyjny. Goniec G5. No tak, często się zagrywa goniec G5, gdy skoczek stoi na F6, żeby związać tego skoczka, a tutaj goniec po prostu zaatakował hetmana. Nie jest celem oczywiście białych, żeby tego hetmana zbić. To znaczy, jakby się udało, to byłoby oczywiście fantastycznie, ale czarne na to nie pozwolą. Tutaj mała prowokacja, dlatego że ten pionek może zagrać na f6, a pionek na f6 nie stałby zbyt dobrze, dlatego że skoczek nie miałby dobrej, takiej naturalnej placówki. Oczywiście można też zagrać gońcem na e7. Tak też się zresztą dzieje. Tutaj na przykład taki ruch hetmanem, przepraszam, ruch hetmanem na a5 z szachem też za dużo nie daje, gdyż skoczek na c3 po prostu wyprowadzamy swobodnie figury. Nawet skoczek d2 jest opcją, żeby te figury szybciej nam wyszły. Dlatego też goniec e7 ze strony czarnych. I teraz pytanie do was, czy tego gońca wymieniamy, czy nie wymieniamy? A to jest pytanie. No właśnie, pytanie jest proste, odpowiedź jeszcze prostsza. Wymieniamy oczywiście. Chodzi o to, że goniec czarnopolowy, tutaj zauważcie, spełnia ważną rolę. Ten goniec czarnopolowy u czarnych też mógłby być niezłą figurką, a wymiana ich dla białych myślę, że jest lepsza, gdyż zostaje białopolowy goniec, który ma szansę atakować pionki stojące na białych polach. Ale to jeszcze daleka droga, są dwie drogi też takie, że albo blokujemy tego gońca, ustawiając właśnie maksymalnie pionki na białych polach, albo na czarnych polach, jeśli to jest możliwe. W tym wypadku bardziej tutaj pion d4 pokazuje nam, że białe pionki będą stały na czarnych polach głównie. Poza tym e3 też to obrazuje. No i tutaj czarne zbiły tego pionka hetmanem i skoczek z b na d2. Ciekawy ruch. Często też widzimy skoczek c3, ale skoczek d2 jest całkiem ok, gdyż bronimy po prostu piona. Mamy swobodę wyprowadzenia pionka, gońca na d3 i jak będzie bicie pionka na przykład na c4, to od razu stępem skoczkiem tego pionka zbijamy. Tutaj czarne zagrały f5. No widzimy zamiary czarnych. Przypuszczam, że czarne chętnie tutaj zablokują troszeczkę pozycję i nie pozwolą Capablance się przebijać. No ale co zrobić? Trzeba grać dalej. Tutaj Capablanca gra normalne posunięcie e3. Skoczek zagrywa na d7. Goniec zagrywa na d3. Wyprowadzamy normalnie figury i skoczek h6. Takie
posunięcie nieco dziwne, mniej naturalne. No nie podoba mi się ten ruch za bardzo. Ten skoczek może się zakłopotać, ale też spróbujmy zrozumieć, co tutaj czarne miały na myśli. Ten skoczek prawdopodobnie chciał zagrać na f7 i mocno pilnować pola e5, ewentualnie pola g5, ewentualnie przerzucić się też na pole d6, żeby kontrolować punkt c4, może e4 wskoczyć. No różne drogi tutaj mogłyby być, ale myślę, że czarne powinny spróbować grać w miarę naturalnie w tych strukturach holenderskich w kamiennej ścianie. Tutaj skoczek na f6, na e4, myślę, że prosty plan dla czarnych. No poszło skoczek h6 i trzeba sobie z tym jakoś radzić. Tutaj roszada ze strony białych, roszada ze strony czarnych, sprawa normalna. No i hetman c2. Hetman c2, normalna sprawa. Po prostu wyprowadza tutaj hetmana, żeby scalić wieżę. Może jakieś inne plany się pojawią. Przede wszystkim f4 nie pozwala zagrać w tym momencie, co też często jest widoczne, bo tutaj pionek na h7 wisi. Też widzimy, że po na przykład ruchu f4 może tak i też czarne planowały, żeby potem skoczkiem na f5 wskoczyć. No, możliwe. Tutaj g6 widzimy, prawdopodobnie tak czarne mogły planować, no ale g6 zawsze troszeczkę mocniej broni tego pionka, przede wszystkim też na h7 i wieża a na b1. Bardzo standardowy plan dla białych. Tutaj b4 pionek chce się uplasować i może próbować przez b5 rozbijać skrzydło hetmańskie. Skoczek zagrał na f6. Zauważcie, skoczek może zmierzać na dobrą placówkę na e4, ale też kosztem tego, że ten skoczek na e5 tutaj ma też dobrą opcję. No i tak właśnie się też dzieje. Skoczek zagrał na e5 i skoczek na f7. Teraz już widzimy te zamiary czarnego skoczka z h6 na f7. Po prostu chciał wymienić, no ale Capablanca miał tutaj odpowiedź pod tytułem f4. No posunięcie f4 jest wzmocnieniem centrum, wzmocnieniem tego skoczka. To wygląda dosyć sympatycznie. Zobaczcie, że też skoczek na e4 również ma opcję. No ale teraz zobaczcie, jak to też z punktu strategicznego wygląda. Goniec c8 po prostu nie ma za bardzo gry. Jeżeli ten goniec gdzieś aktywnie nie wyjdzie, będzie wielki problem. Wydaje mi się, że już jest duży problem. A goniec d3 z kolei jest bardziej swobodny i dosyć dobrze ustawiony w centrum. W tym momencie goniec d7, no prowokacja do wybicia tutaj na d7, ok, no białe oczywiście się na to nie łapią i wzmacniają centrum, grając skoczkiem na f3. W zamkniętych pozycjach dobrą rolę właśnie spełniają skoczki, gdyż one tak mogą sprytnie przeskakiwać tutaj przez różne pola, więc tutaj białe myślę, że nie boją się takiego ruchu jak skoczek e4, gdyż goniec miałby szansę wybić tutaj na e4. No może przystawmy, powiedzmy tutaj i na przykład można też wtrącić najpierw bicie tutaj, powiedzmy, nie wiem, hetman f7, dajmy na to bicie tutaj i skoczek e5. No ta pozycja jest strategicznie wygrana dla białych, totalnie strategicznie wygrana dla białych, gdyż skoczek jest, powiedzmy, nieśmiertelny w tym momencie, goniec nie jest w stanie go zaatakować. No myślę, że samograj, że tak powiem. Tutaj Akiba Rubinstein czy właśnie Capablanca w takich pozycjach czuliby się fantastycznie. No cóż, w partii poszło inaczej. Skoczek zagrał na f3 i wieża z f na d8. No tak po prostu przestawić, może gońca na e8 planuje. Tak naprawdę czarne troszkę stoją w miejscu i mi się to troszeczkę dla czarnych nie podoba. Nawet bardzo mi się nie podoba. I tutaj białe grają swoje. Uwaga, b4. No tak jak już wspominałem, może chcemy atakować, może chcemy tutaj zablokować. Zobaczymy, co tutaj białe wymyślą. Goniec e8 i uwaga, wieża z f na c1. Wprowadzamy ostatnią figurę do gry. Z reguły czarne próbują tutaj ataków na skrzydle królewskim, ale widzimy, te zamiary nie są już groźne, gdy ta wieża z f na d8 się poruszyła, więc swobodnie drugą wieżą też troszeczkę na te skrzydło hetmańskie możemy się poruszyć. A6 ze strony białych, czarnych, przepraszam. No i zobaczcie, wszystkie pionki stoją na białych polach. Nie jest to dobra opcja. Dlatego gońca e8 przede wszystkim nie jest to dobra opcja. Jakby nie było tych gońców na szachownicy, no to jeszcze, powiedzmy, stałoby to całkiem dobrze dla czarnych byłoby lepiej w tej zamkniętej pozycji mimo wszystko, ale białe i tak miałyby więcej swobody, gdyż mają dużo przestrzeni i więcej możliwości manewrowania. Hetman zagrał na f2 w tym momencie i skoczek postanowił wymienić. Skoczek wymienił sobie na e5 spokojnie. Zobaczcie, że jak tutaj będzie na przykład zbicie na c4, to gońcem ładnie możemy wybić. Centrum dalej się ładnie trzyma i tutaj się pojawia słabość wtedy na e6. No skoczek zagrał na d7. Usilnie skoczek próbuje tutaj wymienić się za skoczka.
Myślę, że wybicie też byłoby może nie tyle co niezłe, co takim normalnym ruchem. Białe niczym tu nie ryzykują i tam można by było robić szturm pionkami. No ale czarne liczyły właśnie na twardą prawdopodobnie obronę. Tutaj kapobianka wycofał tego skoczka, nie pozwalając jeszcze na tą wymianę. Zdążymy zawsze to zrobić białymi. Wieża zd na c8, takie ruchy mówię w miejscu i c5. No zablokował tutaj kapobianka totalnie skrzydło, ale ma opcję na przełom. To jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli na przykład byśmy mieli tutaj pionka na b6, pionka na a5, no to z przełomami mógłby być problem. Na szczęście te piony są jeszcze wycofane lekko, można próbować grać do przodu. Skoczek f6 ze strony czarnych, no i właśnie a4. Skoczek g4, zobaczcie, zaatakował hetmana. Taki ruch też nic za wiele nie daje, po prostu hetman sobie grzecznie ucieka i skoczek nie ma tutaj żadnej konkretnej pracy. Skoczek manewruje przez h6, przez f7, prawdopodobnie h3. No taki ruch spokojny. To jest właśnie klasa tych starych mistrzów świata, że tak się brzydko wyrażę, gdyż oni wyczekiwali, oni grali naprawdę te ruchy takie spokojne, bezpieczne, gdy pozycja jest w miarę taka, powiedzmy, techniczna, a taka właśnie nam powstała. Zauważmy też, że żaden pionek nie został wymieniony, to jest też ciekawe. Skoczek na f7, no i tutaj kapablanka ostro zagrywa na g4. Zobaczcie, na g4 próbuje wymusić wymianę na g4. Nie boimy się przede wszystkim też o króla, bo hetman jest blisko, wystarczy zagrać królem na g2 i wieża szybko wchodzi na linię h i robi się niebezpiecznie dla czarnych, nie dla białych, więc g4 bardzo odważne posunięcie, ale nie gramy tego z zamiarem wybicia na f5. Absolutnie, tylko prowokujemy do wymiany tutaj na g4. Goniec na d7. Wieża zagrała na c2. Tutaj białe mogą w miejscu wykonywać posunięcia. Tu się nic nie dzieje. Król zagrał na h8 i wieża na g2. Zobaczcie, taki fajny manewr wieżą na g2. Zawsze to wygląda dobrze i bezpiecznie. Wieża g8 ze strony czarnych. No i teraz zauważcie, że tutaj czeski szachista próbuje stać w miejscu, próbuje twardo się bronić z remisu, byłby tutaj na pewno wielce zadowolony. G5 ze strony kapablanki. No cóż się dzieje? Zobaczcie, kapablanka postanawia zamknąć to skrzydło. Hetman na D8 zagrywa tutaj czarny. H4, król G7. Król ucieka, no bo tutaj takie H5 jest dosyć groźne i właśnie zostaje zagrane. Moi drodzy, takiego pionka za bardzo nie można zbić, bo tutaj hetman wchodzi na H4, jest wybitka i robi się niebezpiecznie. Jak już grać czarnymi na blokadę, no to konsekwentnie. Wieża H8, wieża H2 spokojnie tutaj białymi, hetman C7, no tak jak już mówiłem, tańczymy w miejscu, hetman C3, hetman D8, te ruchy nie wymagają za dużego komentarza, po prostu król F2, widzimy też wprowadzić może wieżę na H1, też jest taka opcja, hetman cały czas w miejscu stoi, wieża z B na H1, wieża A na G8, no tutaj wieże postanowiły na królewskim teraz podziałać. Czy to się uda, zobaczymy. Hetman A1 to są też takie ruchy, mówię, trochę wyczekujące, sprawdzające, co może zagrać czarny w tym momencie. Wieża B8 ze strony czarnych, hetman A3, wieża z B na G8 z powrotem. Widzicie, że czarne tańczą więc w miejscu i czekają na jakąś konkretną reakcję ze strony białych. A taka właśnie się teraz dzieje. Uwaga, B5. Przełom. No i widzimy, że tutaj po wybiciu na B5 jeszcze Capablanca stwierdził teraz, że zagra H6, zablokuje totalnie skrzydło. Zobaczcie, król F8, jak biednie tutaj król się poruszył i zablokował dwie wieże. Aczkolwiek król przejdzie przez E7, te wieże się uwolnią, ale trochę ruchów trzeba. No i teraz wybił na B5. I teraz spójrzmy, że po wybiciu na B5, no czarne przez chwilę tego pionka zdobywają, ale nic bardziej mylnego, moi drodzy. Ta wieża szybko wraca lub hetman, tego pionka odbijamy, a B7 pionek będzie słabością do łatwego dosyć atakowania. Król poruszył się na E7 w tym wypadku i kapablanka zagrywa na B6. Stoi to naprawdę dosyć ciekawie. Jeden pionek wymieniony, bardzo ładny łańcuch pionków i z prawej, i z lewej strony. Wszystkie pionki białych na czarnych polach, gdzie goniec między nimi może swobodnie się poruszać, a ten biedaczek, zobaczcie, no nie ma za bardzo akcji. Stoi w miejscu, jest totalnie przyblokowany. Można powiedzieć, że czarne czekają na egzekucję. Ale drugie pytanie nasuwa się takie, jak przebijać się przez tą pozycję? To jest też, myślę, że dosyć ciekawe. No i zobaczmy, czy Capablance się to udało i jak realizował tą swoją przewagę przestrzeni. Otóż wieża A1, gramy tam, gdzie mamy przewagę.
Trzeba czasem uważać też na takie kopnięcia jak skoczek G5, bo czasem po wymianie tutaj pionka może podwisać wieża. Widzimy teraz to się wszystko na razie tutaj ładnie broni. Skoczek broni na G5, broni na H2. Wieża C8. Zagrały czarne. Hetman B4. Tutaj białe mogą zagrywać naprawdę dużo spokojnych posunięć i spokojnie ustawiać tą przewagę na linii A. W tym momencie wieża z H na D8, no tak sobie mówię, to nie wygląda zbyt dobrze, to musi się źle skończyć, moi drodzy, po prostu musi. Wieża A7, atakujemy pionka B7, no który naprawdę jest tutaj jeszcze dobrze broniony. Król F8 i wieża H1, widzimy, ta wieża się przerzuca, goniec E8 ze strony czarnych, wygląda to strasznie źle, strasznie źle. Wieża z H na 1, wzmacniamy tutaj wolną linię A. Król G8, wieża z jedyneczki na czwórkę. Widzimy, że też opcja jest taka na hetmanem na A3 zagranie, żeby stroić ciężkie figury. Król F8 stoi w miejscu i hetman zagrywa na A3. Król znowu na G8. No, czarne po prostu czekają, co zrobią białe. Król G3. To jest też taka mega dokładność ze strony białych. Król po zagraniu goniec D7 zmierza jeszcze na H4. I teraz tutaj broni po prostu tych pionków. Aczkolwiek nie jest to chyba dosyć. No, nie jest to konieczne. Tutaj białe też wyczekują może na jakiś błąd w obozie swojego przeciwnika. Zobaczmy, co poszło dalej. Król na H8 i teraz po tym posunięciu hetman zagrał na A1, król G8, król G3. Białe mają bardzo dużo czasu na takie posunięcia. Król F8, król G2. Jednak białe stwierdziły, że nie będą tutaj pod jakimś ostrzałem teoretycznym od hetmana. Goniec na E8. Skoczek przerzucił się na D2. Zobaczcie, szukamy opcji. Ten skoczek ma szansę wejść na pole A5 i tutaj można by było atakować na B7. Goniec na D7 z powrotem zagrały czarne, skoczek na B3, wieża na E8, skoczek poruszył się na A5, no jest konsekwentnie. Zobaczcie też, jeszcze goniec ma jakieś opcje, zobaczymy, czy się uda, i skoczek na D8. Moi drodzy, i w tym momencie właśnie tutaj czarne obroniły tego pionka bardzo mocno dwoma figurami, ale białe mają fantastyczną odpowiedź przebicia się przez tą pozycję. Szukamy opcji, można sobie zatrzymać materiał. Ja już pokazuję, uwaga, goniec na A6, no bardzo dobry ruch. Tutaj grozi po prostu wzięcie pionka i pozycja by się naprawdę posypała, ale po zabiciu tutaj na A6, co się też dzieje, wieża po prostu zbija na D7, figura odbita, a pionki się naruszyły. Wieża zagrała na E7 w tym momencie. Moi drodzy, szukamy końcowego posunięcia, które wygrywa tą partię. Można sobie po raz kolejny zatrzymać materiał. Uwaga, wieża D8. Oczywiście, że tak, bo po biciu na D8, co nastąpiło, skoczek zbił na C6 i w tym momencie czarne się poddały. Zobaczcie, mamy widełki, odbijamy którąś tu wieżę na pewno. Na przykład można by było zagrać, powiedzmy, hetmanem na B7. Przepraszam, tu nie można, bo wisi tu wieża. No, hetmanem trzeba by było może na C8, tutaj po wymianie. Po prostu bierzemy pionka i zauważcie, że dwa pionki więcej, wolna linia, król w rozsypce, partia jest totalnie przegrana. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, analizujmy partie klasyczne, uczmy się. Do zobaczenia następnym razem, cześć!